Cześć, witajcie na moim kanale Pieski. Dzisiaj będzie taki filmik, że będę się szykować na jutrzejszy Ramagedon, czyli takie wilcze wyzwanie, tak się ono nazywa. U mnie w szkole jest, jest ono z okazji Dnia Dziecka. No to zaczynamy! Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. No to ja idę po potrzebne rzeczy. To tak, muszę jakiś sobie worek, plecak, nie wiem, cokolwiek, żeby coś trzymać w tym, wziąć, żeby włożyć tam ubrania, bo tam będziemy też biec przez błoto, przez rzeczkę, więc muszę sobie uszykować ubrania na zmianę potem. Może tu coś będzie, ale nie jestem pewna. A może ten worek wezmę. Taki? Może być chyba. I tu sobie włożę te ciuszki. Jeśli mi się zmieszczą, to biorę ten. Okej, to teraz muszę na jutro wybrać jakieś stare ciuchy, które mogą się, powiedzmy tak, zniszczyć. Te biorę na zmianę. A teraz szukam jakich, żeby ubrać tam na bieg. Znalazłam takie stare, czarne z TikTokiem. Tylko muszę przymierzyć, czy będą na mnie dobre, nie za małe. To się widzimy za sekundkę. Okej, te będą dobre, nie są jeszcze za małe, tak się prezentują, nie no, okej, a teraz pora na bluzkę, tylko pytanie teraz, jaką tą bluzkę, bo mam ich tyle, że nie wiem nawet, którą wybrać. Czekajcie, was ustawię tak, o. Nie wiem, jaką bluzkę starą wybrać. Może tą, ta jest stara. Nie wiem, odłożę ją sobie. O, a może ta? Ta jest stara, wiem, że nie wygląda jak stara bluzka, ale ona już ma tam kilka miesięcy, może rok nawet, może więcej. To jest dosyć stara bluzka. O, z Tommy Hilfiger. Do tych czarnych spodni. Idealnie. Okej, to tą odwieszę. I tą biorę. Jeszcze jakąś bluzę starą by się przydało wziąć. Też tych bluz jest masa. I nie wiem, którą wybrać. O, może ta. Może ta, to jest coś stara. Tylko pytanie, czy będzie dobra. Może być. Spytam się jeszcze, mamy czy tą. Czy tu mam taki sweterek. Też jest dość stary, ale chyba tą bluzę. Zaraz przyjdę. Jednak zdecydowałam, że nie biorę tej bluzy. Że nie biorę tej bluzy, tylko biorę ten sweter. Bo ta bluza byłaby ok. Tylko, że ja się na tym biegu nie zgrzeję, bo ona jest bardzo ciepła. A ten, powiedzmy, bluzo-sweterek jest dość cienki. O, i ok. Dobra. To już chyba mam gotowe, ale nie jeszcze na zmianę rzeczy. Spódnie mam na zmianę, jeszcze bluzka na zmianę i bluza. To się widzimy za chwilę. Okej, to tak. Biorę taką na zmianę. Już na przebranie po tym biegu. To zdecydowałam, że wezmę tą oto bluzkę. Tą oto bluzkę. Dostałam ją na święta Bożego Narodzenia.
A bluz, to bluzę wezmę tą. To już po biegu. Będę musiała jeszcze tylko buty uszykować na zmianę, bo do biegu to wam pokażę jakie. One są stare, mogą się zniszczyć, biorę je na bieg i muszę zaraz wziąć inne na zmianę. To za chwilę, jeszcze jakąś wodę sobie na jutro naleję, no i będzie git. Okej, okay. Na zmianę biorę te buty, włożę je sobie w reklamówkę, tylko problem w tym, że nie wiem, że mnie powiedziło, że nie wiem, czy się zmieszczą do tego worka, najwyżej będę musiała zmienić. Nie no, git, zmieści mi się wszystko. To są te spodnie, które chciałam wziąć. Chyba tak, ale nie jestem pewna, czy nie wezmę innych spodni na zmianę. Okej, okay, zostaję przy tych spodniach na zmianę. Jeszcze tu skarpetki mam. Okej, okay, to pakuję. Jeszcze wody sobie wezmę. Śniadania raczej nie będę brać, bo nie ma takiej potrzeby. Normalnie jutro, gdyby były normalne lekcje, przychodzilibyśmy na 8, a mamy na 8.55, bo są te atrakcje, będą te zamki dmuchane, grill, lody i tak dalej, więc jest na 9. Normalnie mielibyśmy lekcje do 13.30, a ta impreza będzie trwała do godziny 13. Więc też plusik. Fajnie, nie mogę się doczekać. Będę cała dnia wszystko zapakowana. Nie no, profeska. Zobaczcie, jeszcze tu później tylko wodę dołożę. No. I będzie gicio. No i tak pójdę sobie do szkoły. Jeszcze oczywiście z rowerem, więc będzie git. To idę sobie tylko nalać wody. Okej, okay, mam wodę. Mam nadzieję, że jutro będzie. Mam nadzieję, że będzie jutro ładna pogoda. Jeszcze tu trochę ogarnę, bo troszkę się tak sam się bałagan zrobił sam. Wszystko sam. Więc myślę, że będzie fajnie. Mam tylko taką nadzieję. Jeszcze to odwieszę, więc no. No to już tyle w dzisiejszym odcinku. To na razie, pa!